Dzisiaj czekam na nowy pług od firmy Agromarz. I o, już nawet jedzie, tylko pomylił. Podjeżdża. Dzień dobry. Dobry. Gdzie to będziemy rozładowywać? Najpierw się przywitam. Witam, witam. Podjedziemy do sąsiada tutaj, bo tu druty to nie zdejmiemy. Dobra. No bo to nie zdejmiemy. To podjeżdżamy. No, taką mamy maszynę do testów. Tylko najgorzej, że ja czymś takim nie orałem. To jest najgorsze. A to nie trzeba się przejmować. Ustawimy, wytłumaczymy, jak co robić. Na polu będzie widać. Także na pole pojedziemy. I czy da radę Ursus, bo ja tego też nie wiem. Myślę, że spokojnie powinien dać radę. Te 100 koni jak posiada, to przy tych gabarytach pługa spokojnie powinien sobie dawać radę. Słucham? Ile on waży? On około 1100 kg. No to podnośnik da radę. To spokojnie podnośnik powinien sobie poradzić. Może tutaj ja zaraz po swojemu tutaj zepnę trochę pasami. Na dwa. Aha. Tutaj. Dobra. Tak, żeby na ulicy nie stało. O, tak, o! I pasuje. O. Teraz! Możemy dawać na dół. Do góry. Dziękuję firmie Rapicki Dariusz, że pomogła zdjąć. Ja bym tego nie zdjął 60, bo nie byłoby szans. Cieszę się, że mogłem pomóc Andrzej. Nie, no tak, no bo co ja tutaj zrobiłbym? Ja bym tutaj nic nie zrobił. Spoko, trzymaj się. Bądź zdrowy, żyj bogato. Na razie, cześć. Aby jak najwięcej wam pracy było. Bo... A tobie zdrowia. No, bo ja pracę taką mam. Znaczy tak, ten model Pugapu... ma regulowaną szerokość roboczą od 30 do 45 cm. Tutaj akurat mamy ustawione na 40 cm i te korpusy muszą być wszystko jednakowo ustawione na 40 cm. Tutaj oczywiście też się tyczy to mechanizmu. Razem z korpusami musimy zmienić kąt na mechanizmie, żeby on też szedł w kierunku pracy. Jest to wersja taka lżejsza, na ramię 120x120. Zabezpieczenie półautomatyczne na sprężynach. Jeżeli korpus napotyka na jakąś przeszkodę. I on do góry podskoczy, tak? On się cofa, wyskakuje tutaj zapadek, skakuje na szynę. Z tych zapadek skakuje na szynę. Sprężyna się zgina. I później automatycznie odskoczy sam. Automatycznie nie, to jest taka wersja półautomatyczna. Musimy cofnąć do tyłu lub... No, cofnąć do, podnieść do góry, cofnąć do tyłu i wtedy korpus z powrotem się wsunie na swoje miejsce. Aha. A czemu dwa przewody? No, mamy dwa wejścia zawsze do ciągnika, plus i minus. No, zgoda. Jedna strona pompuje, druga wypompowuje olej. Także, żeby obrócić, musimy podpinać dwa przewody do ciągnika. Dwa. Dokładnie tak. Tu mamy dwa cięgiełka do regulacji. Jednym cięgiełkiem regulujemy punkt ciągu.
tym dłuższym, natomiast tym wewnętrznym regulujemy szerokość pierwszej skiby. A, to tutaj mamy stopkę podporową, później do pracy musimy ją złożyć. Dodatkowo pług ma dwie regulacje boczne, są to regulacje kąt nachylenia pługa. Musimy pamiętać, żeby je ustawić jednakowo, żeby prawa i lewa strona nam tutaj równo orały. Tak naprawdę więcej tutaj ustawień nie posiadamy. Najważniejsze, żeby dobrze złapać punkt ciągu, pierwszą skibę, dobrze ustawić kąt nachylenia pługa i możemy sobie orać. No bo żeby tam równo szło. Żeby równo szło. No, no bo musi być równo. Korpusy, żeby się nam ładnie pokrywały ze sobą. No to co, ja teraz idę po traktor, podpinamy. Tak, podpinamy, ustawimy, przetestujemy i orać sobie. Na co? Za ucha trochę, nie? Zaraz, zaraz. O, stop, stop. Jeszcze troszeczkę. Do tyłu? Dobra, o, jest super. Mamy jedną stronę. Trochę do góry. Jeszcze? Trochę do góry daj ramiona. No i dałem. Ale... Jeszcze. Jeszcze? Jeszcze. Dobra. Daj koła w prawo. A, już, Jeszcze powoli. Jeszcze powoli, jeszcze. Dobra. Bolec musi być na tym pływającym, tak? Nie na stałe, tutaj. Tak, on musi tutaj pracować na fasolce, podczas pracy w polu ma pracować luźno. Nie być spięty ani... Ma być ruch trochę. Ma być ruch, ma być mniej więcej po środku. Wtedy będzie luźno pracował. Ciągnik będzie miał lżej. Aha, tam tak. No równo dobra. Będzie można ustawić głębokość pracy. Teraz podepniemy przewody. Tylko który do którego wejścia, bo tutaj to znaczy, będzie. Przypuszczam, że to jest plus i minus. Andrzeju, teraz zrobimy tak. Dasz go trochę do góry. I stopkę przepniemy, dobra? Delikatnie do góry. Ale zaraz zobaczymy, czy on podniesie w ogóle. Zobaczymy, czy podniesie. Ale nawet bez gazowania podniósł. To nie ma, myślę, nie będzie tragedii za bardzo. Andrzeju, najpierw przetestujemy, czy w ogóle wszystko działa, czy pompa daje radę obrócić. Podnieś do maksymalnie góry. Do góry, ile się da. A szyby nie wybije chodcy? No, będziemy patrzeć, co się dzieje. No bo... Dobra. I teraz tym przewodem od hydrauliki naciśnij w prawo albo w lewo. No, ale to... Próba... Ale co, o, opada, samo opada. To tak zrób, żeby nie opadało. I co, próbować obrócić, tak? I teraz tym od hydrauliki naciśnij. Ale nie, bo on ich jeszcze jedzie, bo nie. Ale się boję. Jak naciśniesz, to trzymaj cały czas. No mocno. O, mocno. O, właśnie. I elegancko. Daję radę. Ale i bez gazu. I bez gazu. Mała wydajność, te siłowniki mają małą wydajność pompy. To, i także ten. Nawet jak pompa słaba, to i tak sobie fajnie wracają. Nie zaczepi. No, ale tutaj maksymalnie więcej już... Chyba nawet się nie da podnieść. To co, jedziemy teraz na pole, przetestujemy, ustawimy pług do pracy i później zobaczymy, co będzie się działo. No tak, mam nadzieję, że on da radę ciągnąć. Nie, jak już podniósł, obrócił, to i da radę ciągnąć.
Andrzej, to co, jedziemy? No tak, jedziemy na pole i zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. No super. Terenowe, to żeby nie było niespodzianek. Tutaj, tu, kręca. No, przejdziemy tak prosto, jak się a, no ale tu uważa, bo tutaj rów tak, znaczy nie rów, tylko tak nierówno. Dobra, daj steczny teraz. Musimy wrzucić przedni napęd, bo tak to nie pociągnie bez napędu. Może i pociągnie, ale będzie nierówno szedł. Chodzi o to, że ciągnik ma równo iść. Od razu włącz, tak? Od razu włącz, szybszy bieg i przejedziemy pierwszy przejazd tak, a drugim będziemy ustawiać. A czekaj! Dobra, i tak musimy, o, niżej, o właśnie, tam. Bo znosi w tamtą stronę, no. Zaczekaj. Dobra. Daj wolnym biegiem, Andrzej, do przodu. Co, ruszać? Tak, tylko teraz wolniejszym biegiem, trochę go ustawimy, żeby cię nie ściągało. Do góry! Bo o co chodzi, że... Góry trochę. Ale powiem tak, niebo, ziemia, tymi oracza moimi. Lżej się orze, czy jak?
lżej i ładniej odkłada. Dużo ładniej odkłada skibę jak moimi. No kwestia jeszcze troszeczkę, jak to mówią, wprawy, żeby tą skibę dobrze ustawić na dobrą głębokość. Bo jak wiadomo, jak mocniej docisnę, to wiadomo, może za głęboko jeszcze, może trzeba wypłycić, jak tam to wygląda? Nie wiem, za głęboko, nie za głęboko? Nie, no chyba żółtego piasku nie wywalamy. No nie wywalamy, dobrze. Nie wywalamy. Jakby, jakby było za głęboko, to tą korbą lekko. Kołem. Jakby było trochę za głęboko, to tą korbą wykręcimy, kółko damy w dół, puk pójdzie do góry od razu. No ale moim zdaniem jest... Jak nie, jest dobrze, to nie ma co zmieniać. No właśnie, po co zmieniać, tylko traktor daje tylko radę. Tylko testować, no tą pierwszą skibę teraz tutaj zablokujemy, jak jest dobrze ustawiona, a ciągnik ci teraz nie ściąga, nie ściąga, dobrze nie, idzie. Dobrze idzie. No nie to ściąga. Tutaj tą śrubę też zablokujemy, to wtedy, żeby podczas pracy ci się tutaj ustawienie nie zmieniło. No i tyle. Tylko orać i sobie cieszyć się z pracy. Dziękuję firmie Agromat za udostępnienie pługów na testy. I jak powiedzmy, o pługi to się nie boję, tylko się boję traktor. Jak traktora nie rozwalę, to plan kupywać. Bo to... No zobaczymy. Trzeba przetestować sobie, zobaczyć no jak się sprawuje. No, jak... no widać, że sobie teraz delikatnie, fajnie daje radę. Jak na takie obrotówki, one lekko rają, lekkie są. Zgadzam się, zgadzam, bo przodu za bardzo nie podnosi. Przodu za dużo obciążników na ciągniku widać, że nie ma z przodu, a i tak nie podnosi. Te zabezpieczenie sobie przetestować przy tym pługu lekkim. Tylko trzeba wybrać gdzieś z kamieniami, bo trzeba tu nie ma kamieni. Tak jest, ale jak... Tu nie ma. Jakie. Żeby się jak najmniej zdarzało, ale jak się zdarza, nie, to nie, no wiadomo, że się zdarzy kamień, no tego nie ukrywajmy. Agromasz daje tutaj do testów ten pług lekki z zabezpieczeniem poautomatycznym. Testuj, niech ci służy. Później po testach wyrazisz swoją tutaj opinię, jak ci się sprawowały. Jak nie połamie traktoru, no to prawdopodobnie chciałbym odkupić. No. Aby to chodziło. Jak dzisiaj będzie chodzić do 20 wieczorem, to... No trzeba, przetestujecie, to będziecie widzieć, jak no to tak, wygląda. No. No i super. Aby paliwo wystarczyło. Aby paliwa. No, bo to jest gorsze. To jest najgorsze. No to co, ja wsiadam i jeszcze raz dziękuję firmie Agromat za udostępnienie pługów obrotowych. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej, do komentowania. No i do napisania, jaki jeszcze filmik mam nagrać.